panią Stefankę. No, jestem dobry panią. Poczekajcie. Dobrze, kochani. Zacznijmy już nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy teraz w jednej chwili, bo tak trzeba. Ja tutaj jak robię tak, to czuję, jakbym był w studiu. O, teraz jest lepiej. Będziemy w jednej chwili. Słowo Boże mówi, że lepiej jest dwóm niż jednemu, a potrójny sznur jest trudno przerwać. Kościół jest jednolitą bryłą. Jak będziesz teraz jadł ten chleb, będziesz pił to wino, chcę, żebyś miał tą świadomość, że nie jesteś tutaj na ziemi tylko Ty i Chrystus. Że jeszcze oprócz Ciebie i Chrystusa są inni ludzie, którzy stoją za Tobą murem. To są ludzie, którzy też przeżywają życie tak jak Ty. I ten sam Chrystus, który jest w Tobie, jest w nich. To jest taka dla mnie ważna rzecz, kiedy w moim życiu nastąpiło zrozumienie, czym jest Kościół. Ja zrozumiałem, to mi bardzo mocno dotarło, że Kościół jest bardzo silnym, żywym organizmem. I diabeł widzi nas jako niebezpieczny twór. Jesteśmy niebezpieczni. Kościół jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Wstańmy, proszę, dzieciaki. Podchodźcie do ludzi, dawajcie im jeść, pić. Może tam od tyłu przejście sobie, wiecie? Będzie łatwiej, tam z tyłu. Najpierw idźcie do tyłu, podajcie ludziom. Wiecie, apostołowie na początku Kościoła, oni po prostu razem spotykali się, razem jedli, razem pili, to się nazywało Wieczerza Pańska, czy też komunia. Dzisiaj zrobiono z tego, co zrobiono. Ja zawsze zachęcam do tego, żebyśmy w naszych domach, w naszych grupach jedli razem i pili razem. Bo jest coś przeciwnego w tym, kiedy ludzie Boży zaczynają razem jeść i razem pić. Jest coś przeciwnego w tym. To nie ma w tym mistycyzmu, ale jest w tym duchowość. Derek Prince mówił taką ciekawą rzecz, mówi, że rozpoznaje duchowość człowieka po tym, jak je, pije i wydaje pieniądze. To jest ciekawe. Ja wierzę w to, że krew Jezusa została przelana za moje grzechy. Ja wierzę w to, że w Jego ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. Ja wierzę w to, że jak jem i piję z ludźmi z Kościoła, tak, to manifestuje się w potężny sposób w moim życiu. Ta Jego śmierć, to Jego zmartwychwstanie manifestuje się w potężny sposób. Wiecie, że są pewne sytuacje w życiu ludzi, gdzie już wszystko nie działa. Modlą się o Ciebie, kładą na Ciebie ręce, choroba dalej nie mija. Nie wiesz, co się dzieje. Ale kiedy zaczynasz jeść i pić z wierzącymi ludźmi, choroba mija. Przedziwne to jest. Choroba mija. Chciałbym też, żebyś się nie potępiał. Słowo Boże uczy nas czegoś innego niż religia. Religia wbiła do głów, szczególnie do tych protestanckich głów, taką myśl, że jak coś tam przeskrobałeś, to nie możesz jeść i pić razem w Kościele, nie możesz brać udziału w Wieczerzy Pańskiej. To jest bzdet. Wiesz dlaczego to jest bzdet? Bo krew Jezusa działa 24 godziny na dobę. I kiedy Ty zawołasz do Boga, tak? To zanim Ty skończysz wołać, tak? Ta krew przykrywa każdy Twój grzech. I tu nie potrzeba żadnej filozofii. Żadnej filozofii. Chcę, żebyś jadł i pił bez potępienia. Zrób prostą rzecz. Rozróżnij ciało Chrystusa. Rozróżnij je w sobie. Rozróżnij. Zrozum, że to nie tylko wino, że to nie tylko chleb, a
ale nie w Twojej, nie w głębi Ciebie powstanie świadomość, tak? Że ta krew, tak? Że ta krew, ona cały czas działa, ona cały czas płynie, ona cały czas Cię otacza, że to ciało złamane, tak? Ono cały czas, tak? Jest w niebie i kiedy Bóg patrzy na to Jezusowe ciało, tak? To pierwsza myśl, która mu przychodzi do głowy, to to, żebyś Ty był zdrowy. W Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Jego krew opływa nasze grzechy. Ale chcę, żebyś też jedząc to i pijąc miał jeszcze jedną myśl, że jesteś częścią Kościoła. Że tak jak ten chleb jest połamany, te wiele kawałków z jednej całości, tak jest też z nami. Rozumiecie? Ja się nauczyłem karmić Kościołem. Ja się tego nauczyłem. Nauczyłem się. Ja nie mówię o wypaczonych kościołach, o jakichś kłopotach różnego rodzaju, o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z realnym kościołem. Ale ja mówię o prawdziwych, Bożych ludziach wypełnionych Duchem Świętym, stojących w prawdzie i będących jedności zdania. Niech to Cię posili. Niech ten chleb i to wino posilą Cię. Niech wzmocnią Twoje ciało. Niech ugruntują Cię w miejscu zwycięstwa. Niech to Cię ugruntuje. Niech to Cię ugruntuje. Podziękuj Bogu i powiedz: Boże, ja dziękuję Tobie, że ta krew została przelana za moje grzechy, że w Twoich ranach i sińcach jest moje uzdrowienie, że diabeł nie może mnie dotknąć, dlatego że jestem częścią Ciebie, że mam wokół siebie ludzi, którzy są wypełnieni Twoim Świętym Duchem i są moimi przyjaciółmi. Tak jedz i tak pij. I to w sobie twórz. Niech to nie będzie jakiś chory mistycyzm. Niech to nie będzie też jakaś tradycja dla Ciebie. Po prostu. Oni spotykali się na łamaniu chleba. Oni spotykali się 2000 lat temu na łamaniu chleba. Oni łamali chleb. I to było dla nich wielkie. Oni łamali chleb. Oni pili wino. Miej to po prostu w sobie. Zaraz będziemy uwielbiać Boga. Jest napisane: wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu chwalić Cię będę. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu. Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny. Wiesz, że nie ma przyczyny, żeby Cię nienawidzieć? Każdy, kto Cię nienawidzi, robi to nielegalnie. Wiesz dlaczego? Bo jesteś narodzony z Bożego Ducha Człowieka. Diabeł Cię nienawidzi, to jest nielegalne. On Cię nienawidzi, to jest nielegalne. Czy wiesz, że kiedy wielbisz Boga, to Twoi wrogowie są zawstydzeni? To Twoi wrogowie muszą się wycofać. Kiedy wielbisz Boga, to Twoi wrogowie muszą się wycofać. Kiedy wielbisz Boga. Wczoraj prowadziliśmy z żoną szkołę w Bielsku-Białej. Ja nauczałem na temat uwielbienia. Na temat bycia z Bogiem. I pokazywałem ludziom te proste prawdy, że kiedy Ty uwielbiasz Boga, to całe niebo jest ściągane tutaj na ziemię. Kiedy Ty uwielbiasz Boga, nie kiedy Mu śpiewasz piosenki, nie kiedy Mu klepiesz jakieś dziwne rzeczy, ale kiedy uwielbiasz Boga. Kiedy będziesz uwielbiać Cię Boga, to uwielbiaj Go z tą myślą o tym, co teraz robisz. Że krew Jezusa przelała się za Ciebie. Że w Jego ranach i sińcach jest Twoje zdrowie, zaopatrzenie i wszelka dobroć. Że jesteś częścią potężnego ciała. Potężnego ciała, które jest w wieczności i tu na ziemi. Rozumiecie, ludzie? To jest potężne ciało Chrystusa. Potężne ciało. To nie jest jakaś grupka. My tu zejdziemy jako oblubienica. My tu zejdziemy kiedyś z Nim. Wiesz, że kiedy pijesz, to ogłaszasz to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Ty wiesz, co robisz. Jeśli robisz to w Duchu Świętym, to Ty to ogłaszasz. Święty Paweł mówi: róbcie to. Róbcie to, aż On przyjdzie. Rozumiecie? Spotykajcie się, ludzie, po domach.
miejcie wieczerze, pijcie wino, jedzcie chleb, rozumiesz? Trwajcie w nauce apostolskiej. Być może z wielu z was zostanie pobudzonych do tego, żeby każdego ranka, tak, mieć w swoim domu wieczerze. Albo każdego wieczora. Zależy, jak kto chce. Rób tak wtedy. Może tak będzie cię prowadził Duch Święty. Może to będzie dla ciebie, dla twojej rodziny, dla ludzi, którzy cię otaczają, jakąś ważną rzeczą. Może stan twojego zdrowia zacznie się poprawiać. Może kondycja, twoja psychiczna kondycja zacznie się polepszać. Wykorzystaj świadomość Wieczerzy Pańskiej. Wykorzystaj to, że jest to część uwielbienia. Niech to będzie jakimś fundamentem uwielbienia dla ciebie dziś, od dzisiejszego dnia. Niech to też istnieje w tobie. Nie patrz na to jak na tradycję. Nie patrz na to jak na jakąś formę liturgii. Ale patrz na to jako na proroczy gest. Wieczerza Pańska, czy to komunia, czy jak chcesz to zwać, to proroczy gest, to informacja, duchowa informacja objawiona w sferze fizycznej. Wykorzystaj to! To jest po to, żeby to wykorzystać. Wykorzystać. Przyjaciele, kiedy będziecie uwielbiać się Boga, stańcie jako synowie i córki Boże. Jako synowie i córki Boże. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu. Wobec licznego ludu chwalę Cię będę. Wobec licznego ludu. Ojcze, uwielbiamy Cię. Aleluja. Tak, powiedz Ci, co potrzeba jeszcze. Kochani, ja mam prośbę, ponieważ nie mamy internetu i transmitujemy online, prosiłbym, żeby wszyscy wyłączyli telefony. Ale wyłączyli, nie wyciszyli. Ale całkiem bym po prostu wyłączyć, żebyśmy byli w stanie transmisję nadać. Czyli zawaliło wiele rzeczy. Diabeł chciał, żebyśmy nie mogli tego transmitować. Diabeł chciał, żebyśmy nie mieli tu prądu. Halleluja. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Twoje potężne imię. Ojcze, my ogłaszamy Twoje prawdy. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś. Że Ty jesteś Królem, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Wszechmogącym Wielkim Bogiem. Wywyższamy Twoje imię, Panie. Czcimy Twoje imię. Jesteś jedynym Bogiem. Jesteś jedynym Panem. Nie ma Tobie równego. Nie ma większego niż Ty. Nie ma potężniejszego, bo Ty jesteś jedyny. Ty byłeś, jesteś i będziesz. Jesteś wciąż ten sam. Nie zmieniasz się. Ty jesteś Królem naszym. Ty jesteś Panem naszym. Wzywamy Twojego potężnego imienia. Twojego imienia Jezus. Ogłaszamy Twoją prawdę. Jesteśmy tu dla Ciebie. Jesteśmy tu dla Ciebie. Jako wielkie zgromadzenie. Łączymy się z niebem.
że Ty nie możesz świętować zwycięstwa. Możesz świętować zwycięstwo. Możesz świętować zwycięstwo. Wymyślamy Cię, że karama sakara. Podnieś do Niego swój głos. Podnieś do Niego swój głos. Uwielbiamy Cię. Jesus.
śmieszny. Ty, Jezusie, jesteś najpiękniejszy. Nie ma piękniejszego od Ciebie. Najpiękniejszy jesteś Ty. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jedyny godny wszelkiej czci. Najpiękniejszy. Jeśli nigdy nie śpiewałeś.
wyznawałeś tego i nie wyznawałeś, że mój nie nasz, nie nasz, mój! Zbawienie jest personalne, wiara jest personalna, rozumiesz? Zawołaj i powiedz i ogłoś wszystkim swoim sąsiadom i bliskim i całemu obłokowi świadków, że twój Bóg jest z tobą! Powiedz, mój Bóg jest ze mną! Jezus, my wracamy! Jezus, my wracamy!
widzieć. Jesteś powołany, aby widzieć. Ci kibicuje człowiek! Ważne jest, że Bóg ci kibicuje!
Gdybyś miał być sam, to pamiętaj, on powiedział, nie opuszczę cię i cię nie zostawię. Niebo ci kibicuje. Nie patrz na drugiego człowieka. Powiedz, ojcze, ja decyduję. Patrzeć na duchową perspektywę. Nie będę patrzył na człowieka. Będę patrzył na duchową perspektywę. Będę patrzeć na twój tron. Będę patrzeć na aniołów. Będę patrzeć na cały obłok światów. I Bóg ci daje duchowe oczy. I będziesz widział. I będziesz widział. Amen.
będziemy Cię ufać, Jezu. Nie będziemy się potępiać. Będziemy Tobie ufać na zawsze. Nie będziemy polegać na własnym rozumie, ale będziemy polegać na wewnętrznym przekonaniu. Będziemy ufać naszemu wewnętrznemu człowiekowi. Będziemy Tobie ufać, Jezu.
każdy rozumie, że nasze obecne życie w wierze polega na tym, że będziemy wierzyć w tego, który nas powołał do wiecznego zwycięstwa. Jeśli cały czas byłeś porządny, jeśli byłeś cały czas porządny, to weź dzisiaj swój przełom. Nie wiem, zrób coś, krzyknij. Nie wiem co, zrób coś szalonego. Uczyń dzisiaj tą różnicę. Bóg jest duchem. To jest Bóg przełomów. Zrób coś. Szalone. We'll be right back.
Jesus.
świat. Będziesz od dzisiaj widział tą różnicę. Uczcij to w sobie. Uczcij w sobie tą nową rzecz. Dzisiaj zobaczysz, co to znaczy być głuchym na świat. Będziesz słyszał dźwięki z nieba. Będziesz słyszał swojego kora. Będziesz słyszał szepty aniołów. Będziesz słyszał obłok świat. Twój Bóg przyszedł do ciebie z pomocą dzisiaj. Nie lekceważ tych rzeczy. Uznaj, że to, co się dzisiaj wydarzyło w twoim sercu, to, co się dzisiaj wydarzyło w twoim umyśle, uznaj to za najcenniejszą rzecz. Powiedz: Ojcze, dziękuję ci za te cenne rzeczy, które dzisiaj mi dajesz.
poradzić, o co chodzi. Ciężar, ciężar, który spowodował jakikolwiek grzech, duszy, ciało, składał na Ciebie. Działałeś kiedyś, to działasz teraz. Poddajemy Ci każdą myśl, każdą emocję, każdą decyzję, każdy fragment naszego ciała. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas, że możemy Cię rozumieć. Ojcze, niczego nie utracimy, będziemy to tylko pomnażać teraz, Ojcze. Holy Santa Jesus, Jesus. Jesteś chory i chcesz, żebyś tu przeszedł teraz. Jeżeli chorujesz, przejdź tutaj. Tutaj do mnie. Każda osoba, która choruje na coś. Kto jeszcze? Wszelka choroba. Jakakolwiek choroba jest. Również infekcje różnego rodzaju. To choroba. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia.
wyszedł.